Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, a oto zagrajmy w GOTY 1 i witam was oczywiście w starym obozie. To jak obiecałem, idziemy dzisiaj nauczyć się czwartego kręgu magii, dzięki czemu oczywiście będziemy mogli w końcu korzystać z jakichś konkretniejszych czarów, no bo aktualnie tak naprawdę nad wszystkim wygrywa mój tasaczek, który noszę przy sobie. Także to jest słaba sprawa, bo chciałbym korzystać z tej magii, skoro już jestem magiem. Widzę, że gra się jeszcze nie wczytała do końca i trochę laguje. Dawaj, gro, ogarnij się, 60 FPS-ów trzymaj, proszę cię. Lecimy oczywiście, złapiemy szybko te kolejne progi. Siema, Kristo. Hej, hej, hej. A czwarty krąg poproszę. Jestem gotowy do przystąpienia do czwartego kręgu. Ukończyłeś już pierwsze trzy kręgi. Tak. Nadeszła pora, byś zgłębił prawdziwą naturę magii. Magia runiczna jest zaklęta w kamieniu. Tej samej rudy, która wydobywana jest w kopalniach. Okay. Z pomocą bogów runy nasycane są magią w naszych świątyniach, stając się narzędziem naszej potęgi. Świetnie. Twoją znajomością magii runicznej cała wiedza zgromadzona przez wszystkie świątynie w tym królestwie stoi przed tobą otworem. Serio? Nieźle. Nauczyłem cię wszystkiego, co sam potrafię. Tak jest. Pamiętaj, poznanie natury magii jest kluczem do poznania natury potęgi i władzy. Świetnie. Świetnie, także jak widzicie, już nie możemy być lepsi właściwie. Możemy oczywiście zwiększyć sobie co nieco many. W sumie moglibyśmy to zrobić, tylko zrzucę okiem 15. A potrzebuję jeszcze na dwa kręgi, których aktualnie i tak się nie nauczę. Sporo expa nam jeszcze wpadnie. A 65 many w sumie nam styknie chyba na razie. Nie ma co szaleć. Oczywiście będziemy mieli teraz ognistą burzę, która jest mega kozak. A i naprawdę jest fajna. Ten piorun kulisty chyba wywalimy chwilowo. Chociaż on stunuje, to nie jest taki najgorszy. A może kulę ognia zamienimy na ognisty, na ten piorun kulisty? Piorun ognisty, piorun kulisty, kurde, dobra, jest dobrze i tak. Mamy tą naszą piękną, czekajcie. Gdzie jest to dziadostwo cholercia? Pod którym? Pod szósteczką mamy teraz, no to 6. Jak będziemy potrzebowali kogoś znieść, to pod szósteczką numer 666, yeah. Więc dobrze. Przyda nam się to, bo teraz lecimy w takie niezbyt przyjemne miejsce. Ale jest maksymalny aktualnie, jaki możemy osiągnąć krąg, także super. Oczywiście w kolejnych rozdziałach poznamy jeszcze inne. Także na chillku nie ma co się spinać. Idziemy oczywiście teraz do Gorna, bo jest najbliżej. A później udamy się do górskiej fortecy. Zobaczymy, jak będzie teraz karać ognista burza. Powinno całkiem nieźle robić zamieszanie. A wiadomo, że i tak będę prawdopodobnie korzystał trochę z tego naszego toporka. No ale skoro mam być magiem, no to grajmy tą magią, nie? Magia jest świetna, tylko niestety jest trochę powolna. A mimo wszystko, no bo sami widzicie, że zanim ja skastuję spell, to tak naprawdę lepiej podlecieć i walnąć z topora. Trochę jest szybciej, a właściwie... No, właściwie teraz nie powinno być aż tak źle. Ognista burza powinna porobić całkiem nieźle zamieszanie w okolicy, także zobaczymy za chwilę. Chyba warto było się nauczyć, a resztę punktów przeznaczymy oczywiście na poszerzanie naszych zdolności magicznych, no nie? Ogólnie magia jest świetna właśnie na piątym, na szóstym kręgu, bo to już jest wtedy taki kozak nad kozaki, no nie? To już naprawdę wtedy jest rozpierducha. Ale spokojnie, wszystko na chillku, powolutku, moi drodzy, powolutku i się uda. Idziemy wyklepać parę zębaczy, może gdzieś tutaj się jakiś trafi jeszcze. O, Gorn już tam stoi, będzie zaraz bił mi je. Niedobrze, szkoda trochę, żeby mi się zmarnował expik. Dobra, spróbujemy machnąć troszeczkę. Zobaczymy, czy tego zębacza... O, kurde, no Gorn, wiesz co, ty bydlaku. Ach, myślałem, że doleci, zanim Gorn trafisz. No nic, hej. Dzień cześć, dobry, panie Gornie. Siema, mistrz. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Jak widzę, cały jak tak czas jest. Wpada się na tych samych ludzi. No, powiedzmy. Co tu robisz, co mistrz? Tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak, Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Kamień ogniskujący, tak, także zmienno-kształtnych mnichów tutaj z klasztor. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Magiczny powinien kamień być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Tak jest. Świetnie, moglibyśmy iść tam. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. Świetnie. Pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi.
Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. W sumie w kolonii tym bardziej trzeba wiedzieć, co ma się za plecami, bo nigdy nie wiadomo. No wiecie, sami panowie, tylko parę pań, to taki efekt więzienia trochę nam tutaj wychodzi, nie? Że z niektórych prawliniaków, cwaniaków jakieś dziwne rzeczy mogą tutaj, kurde, się ukazać później. Jakby chociażby taki wrzód, kurde, no wiecie, nie wiadomo nigdy, za co zostali wrzuceni ci ludzie. A z wrzodem to jest taka, kurde, historia, że powiem wam, że z wrzodem mieszkać w jednym obozie to aż strach, nie? Chociaż on akurat wolał zwierzęta, także można się chociaż trochę czuć bezpiecznie. Oczywiście śmieszkowanie, dawaj zębacza, weź ładujemy. Oczywiście Gorna też troszeczkę, o, na szczęście. Dobra, Gorn dostanie strzała, sorry Gorn, nie chciałem. Przepraszam, już nie będę. Kurde, właśnie to jest ten problem. Gorn za szybko sieka tych gości. No i w sumie całkiem sporo mi zżera many tutaj ta zabawa. Możemy spróbować troszeczkę właśnie... No dawaj Gorn, zobacz, bijemy. W sumie nie najgorzej to wychodzi. Oczywiście właśnie problemem jest to, że jeśli mamy kogoś, kto bije z broni na takiej niedystansowej, czyli z bliska jak Gorn, to właśnie zostaje podpalony również. Może się wkurzyć przez to albo zginąć. Więc trzeba bardzo ostrożnie tutaj z tym wszystkim podchodzić. No i oczywiście mamy tutaj nic ciekawego, ale zawsze... To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Tak, możesz składowisko, teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. Oczywiście, paskudne niespodzianki, mówisz Gor, no podejrzana sprawa, ups, psianka, hehe, dobra, zbierzmy co możemy, napój oczywiście many i skrzyneczka, w której znajdziemy oczywiście zwoje przemiany w chrząszczyka. No i jakieś pierdoły, które są totalnie nam niepotrzebne, ale ten zwój z chrząszcza nam się przyda niesamowicie, bo bez niego nie dostaniemy się oczywiście do klasztoru, a póki już jestem tutaj powiedzmy w tym ekwipunku, to sobie zarzucę, w sumie złyknijmy sobie jakieś miksturki many, może w tym odcinku nie zapomnę wrzucić w końcu pasek many nad pasek HP, wybaczcie jeśli bym zapomniał, ale mam nadzieję, że nie zapomnę, postaram się nie zapomnieć. No i Gorn oczywiście to też kolejny z followersów, który się baguje po ścianach, także trzeba na niego uważać, żeby przypadkiem gdzieś nie został za daleko i właśnie się nie zblokował na jakieś ścianie, jak to Gorn ma w zwyczaju niestety, no ale spoko. Może jakoś dobiegniemy bez większych problemów, fajnie by było całkiem, bo chciałbym właśnie ogarnąć jeszcze pozostałe dwa kamienie ogniskujące dzisiaj, żebyśmy mieli z głowy wszystko. 4 oczywiście zdobyte, jeden już wcześniej, także wtedy byśmy mieli już wszystkie kamyczki i można by było zdobyć naprawdę sporo ekspika i ruszyć do przodu. Właściwie już kolonię całą wycięliśmy, w większości przynajmniej, nie ma zbyt wiele już przeciwników w okolicy. Okej, Gorn, nawet biegasz, super, cieszy mnie to bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dawaj, teraz na górkę biegniemy i idziemy do tego całego klasztoru. Oczywiście zębacze jeszcze będą w okolicy, ale jak sami widzieliście, nasza ognista burza robi niezły rozpierdziel. Naprawdę jest mega kozacka. Sejwik? Jasne, chętnie. No i oczywiście teraz przyszła pora na tyle stwora. Ja się postaram je zabić z tej odległości najlepiej. Oczywiście one jeszcze będą denerwować, co na sprawy. Wow, na strzała, nieźle, całkiem spoko. Powinno też je trochę boleć, to moje strzelanko. No oczywiście, gorzej jeśli będą robiły to, co robią teraz. Oczywiście Gorn... No cholera, spadłem na dół. O, trafiłem nawet przypadkiem, nieźle. Przypadkiem trafiłem, niestety to nie wystarczy, żeby ich pokonać. Dobra, biegnie gdzieś tam ten zębacz, możliwe, że przyjdą do mnie jeszcze. Gorn tam zleciał na dół, cholera, jasna. Gorn. Będziesz gonił te zębacze, czy będziesz tam stał teraz na dole? Niedobrze w sumie, Gornie, że tam gdzieś biegasz. Cześć zębaczu. O nie, tam kręcę zębaczu. To masz teraz. Fajnie biegają sobie te zębacze, fajnie jakby Gorn przybiegł tak samo jak te zębacze, nie ma co. Gorn, halo, jak tam się bawisz na dole, mój przyjacielu? Chyba zajdę po niego, wiecie, boję się, żeby się nie zgubił. A może mi się... Chociaż w sumie nie, Gorn tam walić Gorna, on chyba zaraz się i tak zrespi, jak będziemy przy bramie. Z tego co się orientuje, ale się mogę źle orientować, także zobaczymy. Dobra, zębaczu, hej. Zębacz na strzał akurat całkiem sympatycznie. Jak widzicie, ognista burza robi swoje. O, dobra, łykniemy sobie taką miksturkę trochę większą. Przydałyby mi się te większe mikstury. Gorn chyba pojawić się powinien, jak dojdziemy już do bramy. Albo jak przez nią przejdziemy w ogóle, więc nie do końca musimy się jakoś specjalnie przejmować tym, że go tu nie ma. O, powinien się pojawić, ale oczywiście powinien tylko. Oczywiście może się nie pojawić. W ten sposób oczywiście przełazimy. O, świetnie, Gorn. Brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej... Gadasz z chrząszczami? Bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. O nie, Gorn. Rozmawiasz z chrząszczami? Co się dzieje? Gornie, jak to? Przecież nie widziałeś, że się przemieniał w chrząszcza.
Co za Gorn w ogóle. Dobrze, że nie ma ochoty na pieczonego chrząszczyka, bo byśmy mogli skończyć bardzo paskudnie. No nieźle, Gorn, nieźle. Gadający z chrząszczami. Chyba tak nazwę tak dzisiejszy odcinek. O, świetnie, że mi gra założyła najmocniejszy ekwipunek, jaki może mi założyć. Oczywiście nie dzięki. Poproszę, w sumie ten łuk też byśmy mogli zdjąć. Śmieszna sprawa. Gadający z chrząszczami. Wręcz myślę, że to by był naprawdę dobry tytuł odcinka. To jest, myślę, że blendzik. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No widzisz. Możemy iść dalej. Bezi się nie rozdrabnia. No, możemy iść dalej, nie? No, sprytne zaklęcie. No dobra, no już mi nie pochlebaj. Możemy iść dalej. Oczywiście przemiany chrząszcza. Wiecie co, ja bym zrobił tutaj takie małe cwaniactwo na czwóreczkę. Piąteczka, szósteczka, siódemeczka będzie telekineza i jest git. I oczywiście później magowej wody. Ale to później. O, także tak, Gorn, ty kurde. Gorn, powiem wam, że zaraz Gorn jest w mojej takiej jakby... przyjaciół Beziego w takiej hierarchii. Gorn jest dosłownie milimetr pod jego. Gorn jest jednym z tych takich najfajniejszych koksów, cwaniaczków, najfajniejszych ziomeczków, po prostu najlepszych przyjaciół właśnie Beziego, nie? Chyba najbardziej mi się podoba ze wszystkich tych przyjaciół. Zaraz oczywiście pod jego, no bo jego jest najlepszy, nie? No wiadomo, dobra, i teraz mi się mana skończyła, więc możemy spokojnie wyklepać zębacza za pomocą toporka. Świetnie. Także tak, naprawdę Gorn jest kozakiem. Kozak jakiś mało po prostu. Bardzo, jedna z moich właśnie najulubieńszych postaci. Pamiętam, że ktoś kiedyś twierdził, że trochę przypominam Gorna. No jakbym się opalił i za wąsa zapuścił, to pewnie by tak było. Ale ja z wąsikiem nie wyglądam tak sexy jak Gorn, więc nie będę się umywał do niego nawet. Nie ma szans, nie? Ogólnie tutaj chyba byśmy mogli Chromanina spróbować strzelić. Można by było przeskoczyć po tą skrzynkę, która jest zbagowana, ale z racji tego, że mamy akrobatykę, powinno się udać. Chociaż się trochę... Dobra, wiecie co? Później to zróbmy. Zróbmy teraz co najważniejsze, czyli po prostu rozpierducha tutaj w okolicy. Zębacze wyklepiemy. W sumie to można by było mniejsze kasty robić, bo ja zabijam je na strzała nawet bez full casta, no nie? Co jest fajne. Zobaczcie, jak ładny damage. Co prawda jest dosyć głośno przez to, ale i tak jest okej. Napój oczywiście życia przyda mi się w sumie, bo trochę mi się obrywało. Ugryzł mnie któryś, kurde, typiasz. Dobra, dobrze, że uzupełniłem te zapasy many i tak dalej, te mikstury otrzymałem tam, więc nie powinno być źle. To jest piekielnik? Oczywiście. O, dzień dobry, panie piekielnik. Halo, halo, hashtag piekielnik. Dzień dobry, zbieramy oczywiście. Wiecie, jak widzę grzyba, to podnoszę. Dobra, tu będzie bydle siedziało duże. Jestem ciekaw, na ile strzał zejdzie. Cieniostwór oczywiście. Raz, dwa, trzy. Cieniostwora widzisz ty. Hej, panie cieniostwór. Oczywiście. Na full kaście zobaczymy najpierw. Pięknie. Kurde, 3/4 HP. No i dziękuję. Nie zdążył nawet dobiec. Wyklepany. Oczywiście mięsko z cieniostwora. Czemu nie? Zawsze chętnie. Oczywiście jeszcze jedna mikstura many. Nie wiem po co i komu i dlaczego. I oczywiście drzwiczki do starej, nie wiem, biblioteczki, jakiegoś eksperymentatorium, hehehe. No i oczywiście skrzynka najpierw prawa, w której znajdziemy wilka, ścierwojada, wytrych, bryłki i strzały, więc taka typowa skrzyneczka, nic ciekawego. No i oczywiście po lewej będzie to, co chcemy, czyli kamień ogniskujący, ale zanim zbiorę kamień ogniskujący, musimy podnieść go na samym końcu, ponieważ inaczej mógłbym zbagować grę. A dlaczego? Bo jak tylko go podniesiemy, to Gorn do nas zagada. Dokładnie tak. A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak. Muszę zanieść ten kamień ogniskujący. Dlatego mogło się by coś zbagować. Pójdę kawałek na końcu. Z tobą. Jasne. I dzięki temu, że Gorn pójdzie z nami, czeka nas jeszcze dzisiaj przygoda malutka z takim jednym wielkim bydlakiem. Małym jednym wielkim bydlakiem. Nie wiem, czy mały, czy wielki. Sami zdecydujecie. Będzie za chwilę tekst z moich dotacji ze streamów, także mam sentyment do tego tekstu, bo mi się niezwykle podoba w sumie. Okej, zbierzmy psiankę, może być. No i będzie tekst Gorna, który uwielbiam zaraz. Właśnie w sumie za ten jeden tekst, pamiętam, że jak grałem chyba pierwszy raz w Gothica, te miliard lat temu, jak jeszcze dinozaury biegały po pawienicach, to właśnie chyba za ten tekst bardzo polubiłem Gorna. Taki śmieszek mi się wtedy wydał z Gorna i właśnie do tej pory mam takie przekonanie, że to taki typowy cwaniak nad cwaniakami, nie? I uwaga, uwaga, legendarny tekst nadchodzi. 3, 2, 1, chodź tu Gornie. Dawaj, zagadaj do mnie, to będzie dobre. O, jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć.
minąć, jakoś go minąć i Gorn poleci z toporem na trolla, nie? To jest mistrz. Jakoś go trzeba będzie minąć i dawaj, czadu. O jasna cholera, co to za monstrum? Dokładnie tak, no niestety to monstrum jest trwałe na strzały z ognia w sumie. Chyba ma 100% ochrony przed ogniem. No Gornik, wziąłbyś się do roboty, mój przyjacielu. Ja postaram ci się z piorunka pomóc. Nie wiem, czy piorunku coś zadaje? Nie, w ogóle chyba trolle są odporne na magię. Coś mi się tak daje, ale dobrze, dlatego mam zawsze topór pod ręką. Dawaj Gorn, poklepiemy gościa. Oczywiście ja mu nie zadaję żadnych obrażeń z tego co widzę, więc niedobrze. No, dawaj. Gorn oczywiście nam pomoże. O, kurde, Albin dostał prawie. Dobra, Gorn go w plecy dojedzie. No i pięknie, kolejny poziom, moi drodzy, jest troll pokonany. Nie było łatwo. No nie było, tak, Jezu, przewrócił się na nas. To chyba był jakiś młody troll. Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Jasne, ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. Do zobaczenia. Dzięki Gorn za pomoc z tym trolem. Wielkie bydle się jeszcze na nas uwaliło na sam koniec. Teraz możemy skoczyć, spróbować zdobyć tą skrzynię. Na górze jest jeszcze słup, który możemy przewrócić. Niestety przewraca on się w złą stronę i nie możemy po nim nawet przejść. Dlatego ta skrzynia jest zazwyczaj nawet nie próbuję po nią wchodzić. Teraz z racji tego, że mam akrobatykę, powinno być nieco łatwiej. A czasami można tam też krwiopicą chyba przelecieć. Są jakieś metody, żeby się dostać. Nie ma w tej skrzyni nic totalnie ciekawego, ale jest i kusi, żeby ją otworzyć, także mogę wam pokazać pięknie. Tutaj ten słonko pada na okolice. Tam widzę, że z Miltenem rabowaliśmy groby. Tutaj już z Gornem obkradamy jakieś te stare cuda. I tak, tutaj jest słup, tylko że jak się go odpowiednio zaznaczy, kolumna znaczy się, okej, no niech będzie kolumna. Jak się dobrze zaznaczy, to wtedy Bezi, chyba z tamtej strony trzeba tą kolumnę zaznaczyć. O, czekajcie, przez chwilę mi ją. No dawaj Bezi. O, widzicie? Kurczę, no teraz mi się nie udało. Przez chwilę mi będzie złapał tylko ją. Trzeba trochę się nakombinować. Dobra, i teraz oczywiście jak klikniemy, Bezi łapie kolumnę i przepycha ją. Oczywiście nie w tę stronę, co trzeba, także niestety nie jesteśmy w stanie. Ona jest w ogóle tak jakby przezroczysta, więc nie moglibyśmy i tak z niej skorzystać. Ale w sumie chyba dzięki temu, bo tutaj to chyba właśnie... No o nie, Bezi, nie rób tak. Miałeś chytnąć na to. Na tą kolumnę. Czekajcie, nie wiem, czy z jakiej odległości spróbować na to chytnąć. O, świetnie, udało się. Może z tego podestu będzie łatwiej? Chociaż nie wiem, czy nie powinniśmy zrobić tego z rozbiegu, dlatego zrobimy F5. Daj będzie hyc! No niestety. Właśnie to jest problem, że trzeba się troszeczkę nalatać tutaj, żeby to się udało. Można spróbować... Wow, Bezi, no to nieźle, kurde. Co to miało być, gościu? Dawaj. Pięknie, za pierwszym prawie razem. No cóż, tam próbowałem niepotrzebnie z tej kolumny. Wydawało mi się, że trochę wyżej może mi pomoże. Jest skrzynia lewo-prawo, tak, dobrze pamiętałem. I kretoszczura, strzały. Dosłownie taka totalnie podstawowa skrzynia. Nic tutaj ciekawego nie ma. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się kiedyś, że tutaj jakiś troll siedzi albo inne cholerstwo. Ale może w edycji rozszerzonej czy coś tutaj było, nie wiem. Sejwik i spadamy na dół. Oczywiście z pomocą baga, no bo tak to by nam zajęło 2 lata, złożenie na dół, także jesteśmy już na dole. Gorn się tu rozgląda oczywiście. My jeszcze możemy, w ogóle zobaczcie, to są normalnie posągi orków. Co ciekawe, bo w sumie był to klasztor jakichś zmiennokształtnych i tak dalej, więc dziwnie, żeby tutaj były posągi orków, no nie? Co oni czciliby orków wtedy? Tutaj oczywiście stał kamień ogniskujący, póki nie został zabrany do tej jaskini. Jestem ciekaw też, przez kogo on mógł zostać zabrany. Dlaczego są tu posągi orków? Sporo pytań, mało odpowiedzi niestety. Okej, mam nadzieję, że nie zginiesz, Bezi. Dobra, lekko tam się pobijałeś, lekko tam się zadarł paznokietek przy małym palcu stopy. Dobrze, przeżyjemy ten upadek, mam nadzieję. No cóż, trzeba sobie radzić w życiu. No i teraz oczywiście, moi drodzy, przyszła pora na telestwora, a to znaczy, że idziemy do ostatniego miejsca. Jakie nam zostało? Czyli twierdza w górach. Będzie tam Lester, który nam pomoże oczywiście z kamieniem ogniskującym. Zdobędziemy go raz, dwa, wrócimy do magów wody i będziemy mogli zaczynać powoli czwarty rozdział. Co jest całkiem spoko, bo w czwartym rozdziale gra się rozkręca na maksa. O, dzień dobry, pan Topielec. Z racji tego, że jesteś dosyć blisko, nie będę używał magii, tylko cię wyklepę po prostu już za pomocą toporka. Nie spodziewałem się, że będzie tu Topielec. Serio? Wow, nieźle. Dobra, tam w sumie jest duży... Jeden kropica czy dwa? Nie, jeden, ale możemy spróbować go utrafić. Oczywiście... O, udało się. Wow, za pierwszym razem będzie, kurde, nieźle. A w sumie zanim pójdziemy dalej, to możemy umyknąć sobie też jakąś manę. Tralala, okej, świetnie. Dobra, ze dwa nawet maniorki. Jakąś malutką miksturę życia, żeby w razie czego mnie nic nie zabiło. No i dobra, lecimy oczywiście. Jak najszybciej w sumie mam jakąś miksturę prędkości, mam nawet 7 i to dwójek. Super. To mi się teraz przyda. Niestety trochę potrwa ta podróż. Teraz myślę, czy lepiej w lewo, czy lepiej w prawo.
Chyba w lewo będzie lepiej, coś mi się tak wydaje. Chyć przez wodę. Dawaj, będzie pływaj. O Boże, co to było w ogóle? Nieważne, chyba w lewo będzie nieco szybciej. Także lecimy oczywiście do twierdzy górskiej. No i tak, co tam u was, cwaniaki? Jak tam? Życie wam leci? Kurde, poniedziałek u mnie, u was już wtorek będzie. Całkiem nieźle. No i tak, wczoraj był Alex, dzisiaj jest Gothic. Będę się starał właśnie na zmianę, żeby odcineczki wychodziły. Oczywiście streamy, jak sami widzicie, tak jak obiecałem, pojawiają się, no, cały czas. Tak jak mówione było, że wtorki, czwartki i weekendy, jeden dzień z weekendów, czyli to zależy akurat różnie. Dobra, czy ja idę dobrze? Tak, to chyba ta górka. Jezu. Znaczy, powiem wam, że właśnie ja tu mam jakieś problemy zawsze z tym, a nie tam gdzieś, kurde. A zawsze mi się mylą te kierunki, chyba właśnie popitoliłem coś. Chociaż w sumie, dobra, jeden pieseł. Nie, dobrze, idziemy tędy, kurde, co ja wymyślam? Widzicie, jak człowiek zaczyna myśleć, to się głupi i w ogóle, tak właśnie. Nie, no, dobrze idziemy, oczywiście, że dobrze idziemy, tylko przez chwilę laga mózgu złapałem. Właśnie jak nie myślę, to mi się lepiej gra. Jak zaczynam kombinować, że oj, to na pewno było tutaj czy coś, to potem gdzieś bym biegał. I w ogóle, słonko zachodzi niestety, więc za chwilę będzie ciemno, ale będzie całkiem ciekawa akcja za to. Będzie takie, wiecie, mroczna wyprawa po ostatni kamień. No oczywiście... tam w sumie dużo nie ma do zrobienia, trochę harpi, skrzyneczka, telekinezy oczywiście mamy. W sumie nawet nie będę musiał jej używać, pokażę wam taki mały błąd właśnie. Pewnie już wszyscy go znają oczywiście, ale z telekinezą będę mógł wam wytłumaczyć, jak korzystać z telekinezy właśnie w taki sposób, że jeśli mamy coś daleko i nie musimy jej używać, tylko możemy po prostu skorzystać... O, dzień dobry pan Ork, a co pan tutaj robi? Cholera jasna. No gościu, tego się nie spodziewałem, nie? Mógłbym tutaj podkręcić troszeczkę ten. Cześć, Orgus myśliwy. No. O, ty kurde, mnie tu będziesz bił. Masz gień, gościu. No, będzie i to słabo. Słabo to wygląda. Dobra. Trochę słabe przedstawienie. Właśnie dlatego mag jest gorzej magowi idzie. Bo niestety, kurczę, jak nas dorwie przeciwnik, no to już wtedy trzeba właśnie w łapkę brać broń. Tutaj akurat chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie go wyklewać całą magię, ona niestety nie starczyła mi sił. Okej, w 5 lecimy dalej, oczywiście urkami się przejmujemy. A moi drodzy, co wyjdzie z połączenia Anki i drzewa? Koreanka! I suchara w ten sposób jeszcze odbębniony. Pozdrawiam wszystkie Anie oczywiście. Pozdrawiam bardzo cieplutko i milutko i serdecznie. No dobra, to co? Lecimy szybko, ogarniemy temat, wracamy do magów wody i akurat chyba powinno starczyć na odcinek. Dobra, Orku, bo nie mam stary czasu na zabawę z tobą. No, ty kurczę gościu. Chciałbyś mnie wyklepać, nie ma takiej opcji. Kurczę, już go pokonałem za pomocą właśnie toporka, bo mi się już z tym czarem nie chciało kombinować. Tutaj akurat w sumie ogary powinny całkiem ładnie schodzić za pomocą kulek. Właśnie, ogar to jak prawie że zębacz. Znaczy tyle samo doświadczenia. Chyba na nie muszę full castów robić, coś mi się tak wydaje. Jasne, że nie. O, dobra, Bezi, to było dziwne. Ty, co to było? Strasznie szybko zszedł. W ogóle ogary chyba mają zmniejszoną odporność na ogień, ale nie mam pewności. Mogę was teraz trochę okłamywać. Możemy zobaczyć, tak na dwa buźki powiedzmy. Okej, no na dwa buźki się dopala jeszcze. No to spoko, akurat na dwa buźki będziemy mogli robić. Kocianka, jasne, czemu nie? Zawsze trochę życia. Także na dwa buźki ogar, czyli raz, dwa i sru. I oczywiście go dopali później ogień, także spoko. Tutaj akurat musimy przyjść, z racji tego, że nie wiem, czy mam jakikolwiek młotek. Tutaj akurat jest młotek, który jest potrzebny do tego, aby przejść przez most. I to tak jakoś w miarę. Młot orków oczywiście. Całkiem fajny jest ten młot, ma aż 50 obrażeń. Niestety problemem jego jest to, że jest strasznie krótki. Przez co jeśli chcecie używać go jako swojej broni głównej, no nie polecam ogólnie. Bo ma bardzo mały zasięg i trafienie w kogokolwiek z tego młotka to takie 2 na 10 jest troszeczkę. Ale ogólnie bardzo fajna broń, 50 obrażeń, także całkiem legitnie. O, cześć pan ogar. Powinniśmy zdążyć się dziabnąć, świetnie. On nas nie zdąży, Także ogary sobie też jeszcze wyklepę. Bo z ogarów jest całkiem spoko expik. 220 w sumie, to wiecie, zabiję 5 ogarów, mam 1100 expa, no nie? Chyba tak, jakoś matematyko, halo. Chyba dobrze mi się wydaje. Tam na dole oczywiście jest plaża, którą mijamy jak idziemy do tego obozu na bagnie. Możemy sobie tędy zejść później do obozu, ale w sumie tam w obozie nie mamy co i tak robić właściwie. Już obóz skończyliśmy. Dobra, no i tutaj młotek potrzebujemy oczywiście. Więc młotku przybywaj, gdzie ty jesteś? 50 obrażeń, o, całkiem wysoko wylądowałeś. No tak, no zobaczcie, no 50 to ma 10 obrażeń tylko mniej od mojego toporka. Także to naprawdę niewielka różnica. Znaczy no w sumie jest różnica, ale nie aż taka duża.
ale za to macie go za friko, no bo po pierwsze nie musicie nikogo zabijać, ani nikogo klepać z NPC-ków, plus jeszcze wymaga tylko 22 siły, także totalnie 30, kurde, prawie siły mniej niż kordowy topór, więc jest, kurde, dla wszystkich idealny. Oczywiście tutaj bez problemu sobie golema wyklepiemy. I luz plus malina. Dobra, lecimy oczywiście tutaj szybko przez most, bo oczywiście woda, zaraz dostaniemy szaleństwa jakiegoś. Kurde, tak głośno ta woda jest. W sumie odpalimy sobie jakąś pochodnię albo światło. Mamy zły światło może jeszcze jakieś? Został mi jakieś zły światło? Jest jeszcze jedno światło, świetnie. A, tylko zanim go odpalę, zrobię save'a, bo w sumie nie wiem ile mi zajmie zabawa. Ale światełko chyba 5 minut trzyma, także luz. Powinno nam styknąć akurat 5 minut na zabawę. Lester, hej. Dzień dobry, hej. Panu. Co tu robisz? Hej. Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy. Ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do górskiej fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. No, w sumie. Zgadzam się. Jak udało ci się przejść przez tę żywą górę? Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. O nie, czarny ekran, naprawdę? Niech to szlak. Dobra, widzimy się za chwilkę, jak tylko zresetuję go tika. Okej, moi drodzy, jak widzicie, jestem z powrotem. Ten dokument, którego o co chodzi? Co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Kurde, cwany Lester, no nie? Zobaczcie, jaki gościu się umie zakręcić. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecie. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. Jasne, dobra, teraz jeszcze raz odpalam światło, bo oczywiście gra mi się wygrzeczyła. Tutaj jest w sumie fajna roślinka, jest to okrucze ziele. Więc chcę je oczywiście. No i co? No i oczywiście za chwilę będą harpie, cała rozpierducha się zacznie. Szybko to ogarniemy i myślę, że będzie całkiem okej. Mam nadzieję, że nie będzie też to zbyt długi odcinek. Szkoda by było. Nie chcę was zadręczać, no nie? Okej, tutaj krucze ziele psianka w sumie też niech będzie. Akurat Lester zdąży do nas trochę dobiec. Tutaj mi się wydaje, że te zioła są specjalnie porozstawiane, żeby gracz mógł je zebrać, zanim Lester przybędzie, bo ten to jest naprawdę, kurde, powolny troszeczkę, ale w sumie ma pierdzielnięcie. O, piekielniczki, dzień dobry, cała rodzinka piekielników. Raz, dwa, trzy. Spokojnie, Lester, nie przejmuj się, ja zbieram piekielniki tylko dlatego, że je lubię, nie, że są jakimś tam czymś, złym, powiedzmy. Przydadzą mi się do zniszczenia świata. O, co to za czerwona kulka się tu zrobiła? O, przez chwilę moje światło chyba się zbagowało. Ale jak fajnie się zbagowało, śmiesznie to wyglądało. Dobra, harpie, oczywiście harpie, bo można było testować na full tym. Kurde, ale dostała przypadkiem zluja dosyć ostrego. Akurat harpie traktuję ostro kulami tymi, ognistą burzą. Naładowaną na fulla praktycznie, bo naprawdę bydlaki potrafią sporo przeżyć. No cześć, Lesterku, co tam? Mam nadzieję, że uda ci się podejść. Chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. No widzisz, racja. Mówiłem. To rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Ale niełatwo go będzie dosięgnąć. No niełatwo. Dobra, więc oczywiście spoko. Kolejne harpiki. Cziki-briki. A czy kurde harpy ciepniemy jedno tylko? To się przyda trochę szybciej machać tymi kulami. Lester już krzyczy. Sorry, nie chciałem. Okej, jeszcze jeden czas. Nie? Dobra, super wyklepane. Są strasznie głośne, dlatego pozwólcie, że nic nie będę komentował w trakcie bicia ich, bo naprawdę można stracić uszy. Okej, w sumie twardzę mi się nie przyda niczego innego niż domany, więc hyc, idziemy sobie co. No i dobra, idziemy Lesterowi znaleźć ten jego świstek, gwizdek. Oczywiście wyklepiamy wszystko, co tu się rusza. No, tutaj jest bardzo kolejna duża dawka. No i oczywiście kostki tutaj wszędzie leżą. Tu pierwszy na wejściu, ten już się chciał wynosić z imprezy, niestety biednego gdzieś zaciągnęli już do picia prawie, że... O, ty kurde, harpie wredna, ja ci tam. Ty kurde, wredna małpo. Chodź tam, saluta. Pięknie. Tamten gdzieś ginie z tyłu. Okej, dał radę na szczęście. Lester jest mistrzem w ogóle w broni chyba jednoręcznej, także na chillku nie musimy się tak bardzo przejmować. Piwko, jasne, czemu nie?
browargi akurat bardzo chętnie złapę. Tutaj jest jakaś tam, no halo, piwko, chodź do mojej kieszonki. No chodź piwko, o browar, chodź browarku. No co za wredny browar, no nie mogę, dawaj piwo i jedziemy. Oczywiście tutaj obok jest jeszcze laboratorium z tajnym przejściem, do którego chętnie się wybiorę. Jest kostek, jest impreza, oczywiście gdzieś do tej sekundy słyszymy. Oczywiście papioszki, świetnie, świetnie, już giną. Ta chyba powinna zginąć sama z siebie. No, prawie się dostał, Lester. Musisz dostać i strzała za nią. O matko, strasznie głośno. Dobra, tutaj mamy oczywiście kuferek. W kuferku mamy nic wielkiego poza kluczem do skrzyni, który jest nam potrzebny. No i oczywiście tutaj... Dziwne, bo Lester biega z nami, a zazwyczaj mi się wydawało, że Lester się baguje. I nie ten. Tutaj oczywiście kostki wylecą. Bydlaki co? O, jakich! Ja pierdykam, kubek mi z herbatą zasłania, nie widzę jaki damage dostaje, ale dostałem ostry w pierdziel, ty. Ale to było niezłe. Skumajce te szkielety. Nie ma co. Bydlaki potrafią zaboleć. Na szczęście Lester nam tu pomoże, jak widzicie. Ale ten kostek. Bo powiem wam, że właśnie tak kubek mi stoi akurat. Jak patrzę, jest już nie mam HP. Wcieli mi kurde całe HP. Co się dzieje? Okej, okay, zjedzmy może co nieco ziół. A dobra, wcinamy te zioła. Jeszcze nie przydadzą mi tak. Dajcie tego twardzenia troszeczkę jeszcze. Ja pierdykam, co za szalone kostki. No i tutaj jest tajne laboratorium oczywiście. Te kostki to były chyba jakieś przedmioty zabaw i uciech jakiegoś szalonego doktorka. Oczywiście tu będziemy mieli parę mikstur, mogą mi się przydać jak najbardziej. Cześć Lesterku, słuchaj, jakbyś się odsunął, to bym sobie skrzynkę wziął. Ojej, ale to wygląda troszeczkę dziwnie, ta pozycja, pozwól, że... Lester, wiesz co, jak możesz, ty kurde bydlaku wredny. No nic, jeszcze więcej napojów, jasne. Chociaż niewiadomego pochodzenia te napoje, ale w sumie weźmiemy, bo mi się bardziej przydadzą niż tutaj jako ozdoba na półce, no wiecie. Nie spożywajcie nigdy niesprawdzonych trunków z niewiadomego źródła, zwłaszcza z jakichś górskich fortec, trolololo. To jak się ładnie świeci, co tu się tak ładnie świeci? Jakieś światełko, harpia się świeci tutaj. Dobra, cześć harpio, ja cię kurde pierdyknę. Dawaj, kurde to pewnie ty. Te wszystkie kostki tutaj upiłaś wredna harpia. O, dzień dobry panią. Znaczy, nie wiem, stworą może, powiedzmy. Niech będzie. No, to dziady. O, jak się rzuciły, bydlaki. Nie bardzo nic bezpośrednio. Świetnie. Znowu pójdę rozejrzeć się na górze. Ja też, Lester, słuchaj, tylko że ja będę szybciej, bo ty chodzisz tak troszeczkę wolniej, hihi, krzywo, dziwnie. Zobaczcie, ile kostków różnych tutaj fajnych, jejeje. Dobra, wchodzimy, oczywiście Lester teraz poczeka. Tam, na drobinkę, na dole. Kolejne, tu chyba też są takie drobiny, co są troszeczkę bugged. Dokładnie, możemy sobie je w ten sam sposób, jak was uczyłem, przebagować lekko i w ten sposób wejdziemy na 100% na nią. O, jasne, że chce się wyleczyć, oczywiście, gro. No i się skończyła właśnie mi światełko. Liczę na to, że trochę potrwa dłużej. Dobra, pochodnia też może być. Okej, tutaj oczywiście teraz już zbyt wiele nie będzie. Będzie tutaj skrzynka oczywiście, którą musimy obgrabić. W skrzynce będzie to pismo Lesterowe, więc akt własności, 400 funtów złota warty. To nie żarty, 400 złotych funtów warty, yeah. Dobra, tutaj w sumie można było przejść na ten balkonik tam, ale tam chyba nie będzie ukrytej skrzyni, chyba w edycji rozszerzonej chyba. O nie, kurde, jakaś dzika ta wyleciała w ogóle, nie wiadomo skąd. Ty harpio, Fred. O, ty jeszcze mi tak bijesz? Wiesz co? Masz dupala, kurde, za karę dość, grzeczna, yeah. No, trochę szybciej jakbyś Bezi ładował w tą harpię. Dlatego złotu się o wiele fajnie z nim walczy. Jest świetnie. Jest świetnie, yeah, tylko szkoda, że tak drąb się, kurde, bo nic nie słychać przez to. Dobra, kula i lecimy, kula daj fula. Tutaj jeszcze będzie parę ich. Także ostrożnie, ostrożnie, jest dosyć ciemnawo. Okej, okay, ładujemy. O kurczę, ale się... Ała, bolicie mnie. Bolą mnie strasznie, kurde, pół HP. Niedobrze. Kurde, bydlaki się naprawdę rozleciały. O, shit. Dawaj, weź, ładuj. Ładuj. Jezu. Nie wiem, czy widzę z tego cało. FPS mi spadły do 20 normalnie przez chwilę. Ja pierdykam. Ale szaleństwo. Jeszcze jakiś... Jeszcze się śmieją gdzieś. Chyba. Albo zginęły, albo się śmieją. Nie. Czyje jeszcze jakaś. Uff. Kurde, tylko 200 doświadczenia. One nie są jakoś bardzo silne, mocne, twarde, ale... Mimo wszystko potrafią zaboleć. Kurde, ten kubek z herbatą mi totalnie przeszkadza, nie? No, ja pierdykam. Dobra, nieważne. Kubki z herbatą, trudno. Musimy jakoś przeżyć. Zwłaszcza, że herbatka za dobra, żeby tutaj, kurde, rezygnować z kubeczka. A nie mam gdzie indziej go postawić, po prostu tutaj mi jest najwygodniej. Wiem, że go nie przewrócę chociaż. Okej, oczywiście napijmy się, żeby nie zginąć jeszcze. Chociaż sobie nie powinniśmy raczej, ale wiecie. Przezorny zawsze ubezpieczony. Złapmy trochę mikstur. Świetnie. Także tak, mamy wszystkie już praktycznie kamienie. I za chwilę oczywiście zdobędziemy ostatni. Rozwiążemy sprawę z Lesterem. On sobie tutaj posiedzi.
No i fajnie, sympatycznie. To chyba wszystko. Nie wiem, czy tutaj coś było. Chyba nie. Tutaj ogólnie właśnie żałuję, że większość tych lokalizacji jest po prostu pusta. Nie ma nic tutaj do roboty tak naprawdę. Okej, okay, Lester oczywiście gdzieś tu biega szaleńczo. Leci na górę w ogóle bydlaka zbić jakiegoś. Dobra, nie ma sprawy, Lesterku. A my tutaj zdobędziemy sobie w tym momencie kamień ogniskujący. Zdobędziemy go w ten śmieszny sposób. A, jeszcze wy, cholera jasna, zostałyście. Cudownie. Chyba sobie skorzystam z ognistej burzy po raz kolejny. Dobra, daj się, ładuj. Dobra, będę się starał po prostu spamować W. W ten sposób powinno się udać. Okej, okay, jakoś się udało. Tam jeszcze Lester biedny. Lester, czemu ty krzyczałeś przed chwilą? Chyba dostałeś z mojego tego. Ty, ej, przyspieszone rzucanie tej ognistej burzy w ogóle wychodzi raz na jakiś czas, to też ciekawa sprawa. A, dobra, miałem wam pokazać. Jeśli macie telekinezę, możecie iść zaznaczyć jakikolwiek przedmiot, który jest obojętnie jak daleko. Wystarczy, teraz czekajcie, zrobię zapis w razie gdybym miał coś popsuć, ale to wychodzi w 100% zawsze, więc nie musicie się przejmować. Wystarczy przytrzymać lewy przycisk myszki, dzięki czemu macie zaznaczony ten przedmiot i tak naprawdę schować czar, z którego korzystacie. Dzięki temu, trzymając cały czas lewy przycisk myszki, macie zaznaczone to, co chcecie zebrać. Oczywiście, jeśli macie to, co zaznaczone, wystarczy dodać do tego W i podnieść przedmiot. W ten sposób nie straciliście swojej telekinezy, a już macie w ekwipunku to, co chcieliście nią podnieść. W ten sposób możecie podnosić każdy przedmiot, jaki tylko macie w zasięgu telekinezy, nie korzystając tak naprawdę z niej, więc to jest sytuacja win-win. Nadal czemu... szukasz kłopotów? O Jezu, Lester, co ty taki odpalony, gościu? Znalazłem, ja ci pomogłem dokument. Tutaj. Zobacz. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. Jasne, świetnie. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Tak jest. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Dobrze, do następnego sprawy. Spotkania. Siema, gościu. No i z Lesterem też już załatwiona sprawa. Oczywiście Lester się trochę zdenerwował, no bo dostał parę razy ode mnie z kurde ognistej burzy. Ojej, tam no, Lesterku, nie przesadzaj. Trochę mu się dostało i już marudzi. No nic. Sprawdźmy oczywiście jeszcze ostatnie piętro. Tutaj chyba nic nie będzie szczególnego. Oczywiście tutaj akurat nam się przyda ten błąd z drabiną. Bo jak widzicie, no, gdyby nie to, to byśmy pewnie mogli spaść. A tak to żyjemy. Dobra, jeszcze jedna pochodnia mi się przyda. Nie też go mi zmienia na wytrychy przy przerzucaniu. Chociaż tutaj chyba nic właśnie poza martwą harpią już nie znajdę. Także forteca obgrabiona. No i moi drodzy, pora wrócić do Gwałturaska, znaczy się Saturaska. I zdać mu raport z naszej sytuacji. O, gronie laguj, proszę. Już mam nadzieję, że czarnych ekranów nie będzie, bo te czarne ekrany tylko, kurde, przez nie muszę dłużej montować, wycinać ten czarny ekran później. Bardzo upierdliwa sprawa. No i szykuje się znowu jakiś długi odcinek. O mój Boże, z 30 coś minut będzie, z 35 minut jak nic. Dobra. Na samej górze chyba skrzynka jeszcze będzie, świetnie. No ojej, tu chyba będzie klucz jakiś głupi. Prawo, lewo, lewo, te sprawy. O kurczę, no właśnie, głupi. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Ech. Lewo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Świetnie, ale głupie, ale głupie. O mój Boże, kto te skrzyki wymyślał? Wczytać mi to, proszę. Było za dużo wytrychów. Jaka cebula w ogóle wytrychowa je? Nie, przepraszam, nie powinien. Mam tych wytrychów z 50, jak nie więcej, a i tak cebulę na tych wytrychy, no. Dobra. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Świetnie. Mamy tutaj miecz zwycięstwa. 46 obrażeń, 20 siły, więc super miecz. Monety stare, które się nam nie przydadzą i parę mikstur, które w sumie też nam się nie przydadzą, ale niech będą. No i moi drodzy, powrót do magów wody. Odnosimy resztę kamieni. Mamy oczywiście już wszystkie kamienie. No i chyba mi się wykrzeczyła gra. Z tego co widzę. Super. Naprawdę świetnie. Więc jeszcze raz widzimy się za chwilę.